kilku poprzednich nagraniach skupiłam się na omówieniu energii jonizacji, czyli energii potrzebnej do oderwania elektronu. Kiedy do danego atomu dostarczymy odpowiednią porcję energii, to jesteśmy w stanie odłączyć jego najbardziej zewnętrzne elektrony. W tym nagraniu zastanowimy się, czym jest powinowactwo elektronowe. Powinowactwo elektronowe jest to wielkość fizyczna, która podaje nam, jaką zdolność ma dany atom do przyłączenia elektronu i tworzenia jonu ujemnego, anionu. Powinowactwo elektronowe jest to energia, jaka się wydzieli, gdy elektron łączy się z atomem w fazie gazowej. Większość atomów niemetali po dołączeniu się do nich elektronu wydziela energię. Jeśli atom przyjmuje elektron, oddaje, wydziela energię, to znaczy, że jest to dla niego zjawisko korzystne energetycznie. W przyrodzie wszystko dąży do możliwie najniższego stanu energetycznego. Co więcej, taki atom po przyjęciu elektronu nie jest już obojętny. Zamienia się w jon ujemny, czyli anion. W anionach mamy nadwyżkę elektronów nad protonami, znajdującymi się w jądrze. Jeśli do danego atomu A dołączymy elektron, to zamienia się on w anion i dodatkowo może wydzielić się energia. Jeśli tak się stanie, to mamy do czynienia z tak zwaną reakcją egzoenergetyczną. Jeśli podczas przyłączenia elektronu do atomu energia jest uwalniana, to mówimy wtedy, że powinowactwo elektronowe jest dodatnie. Istnieją atomy, które niechętnie przyłączają do siebie elektrony. Będą to na przykład atomy metali takich jak beryl czy magnez. Aby takie atomy przyłączyły elektron i stały się anionami, należy do nich dostarczyć energię. Wtedy powinowactwo elektronowe będzie miało ujemną wartość. Reakcja tutaj będzie endoenergetyczna. Zmierzenie powinowactwa elektronowego jest bardzo trudne. Głównie spotykamy się z określeniem, że powinowactwo elektronowe jest mniejsze bądź większe od zera. Jeśli powinowactwo elektronowe jest większe od zera, wtedy wiemy, że atom chętnie przyłącza elektron. Natomiast jeśli powinowactwo elektronowe byłoby mniejsze od zera, wtedy wiedzielibyśmy, że atom niechętnie przyłącza elektron i należy dostarczyć do niego energię, aby proces przyłączania elektronu przebiegł pomyślnie. W tym nagraniu przeanalizujemy trzy atomy, znajdujące się w tym samym okresie w układzie okresowym pierwiastków. Atom litu, atom berylu i atom boru. W obojętnym atomie litu znajdują się trzy elektrony. Dwa na podpowłoce 1s i jeden na podpowłoce 2s. Jeśli do tego atomu chcielibyśmy przyłączyć elektron, to musiałby on znajdować się na podpowłoce 2s. Na orbitalu s mogą być obsadzone dwa elektrony, a w chwili obecnej jest tylko jeden. Po przyłączeniu elektronu obojętny atom staje się anionem jednoujemnym. Na przyłączony elektron w jonie będzie oddziaływać kilka sił. Po pierwsze, będzie on przyciągany przez dodatnio naładowane jądro. Wiesz już z poprzednich nagrań, że to przyciąganie zależy od odległości elektronu od jądra. Im mniejsza odległość, tym większe przyciąganie elektronu przez jądro. Co więcej, oddziaływanie jądra na elektron jest ekranowane przez elektrony z pierwszej powłoki elektronowej. Elektrony z pierwszej powłoki, jako ładunki jednoimienne, będą odpychać nowo przyłączony elektron. Okazuje się, że przyłączenie elektronu do litu może być korzystne energetycznie dla tego atomu. Powinowactwo elektronowe wynosi około 60 kJ na mol. Po przyłączeniu jednego mola elektronów do każdego mola atomów litu z układu wydzieli się 60 kJ energii. Przejdźmy do kolejnego atomu pierwiastka w drugim okresie układu okresowego pierwiastków. Atom berylu. Atom berylu ma o jeden proton więcej niż atom litu. Obojętny atom ma tyle samo elektronów co protonów, czyli mamy 4 elektrony w tym atomie. 2 na podpowłoce 1s i 2 elektrony na podpowłoce 2s. Jeśli chcielibyśmy do atomu berylu przyłączyć jeden elektron, to nie mógłby on zająć orbitalu na podpowłoce 2s, ponieważ podpowłoka s może pomieścić tylko 2 elektrony, a już tyle elektronów mamy na niej obsadzonych.
Kolejny elektron musi zająć orbitę na kolejnej podpowłoce, podpowłoce 2P. Aby powstał anion berylu, należałoby przyłączyć jeden elektron, który zająłby trzecią podpowłokę berylu, podpowłokę 2P. Jakie siły będą działały na nowo przyłączony elektron? Na pewno siły odpychające, wywołane przez elektrony obsadzające poprzednie podpowłoki, a także siła przyciągania przez dodatnio naładowane jądro. Jednak siła przyciągania przez jądro będzie ekranowana przez elektrony obsadzające zarówno podpowłokę 1s, jak i 2s. Co więcej, ten przyłączony elektron znajduje się dalej od jądra niż przyłączony elektron w licie. A im większa odległość jądra od elektronu, tym słabsze oddziaływanie elektron-jądro. W związku z tym, aby przyłączyć elektron do atomu berylu, należy dostarczyć do układu energię. Okazuje się, że utworzenie anionu nie jest korzystne energetycznie. Utworzony anion berylu jest niestabilny i bardzo szybko się rozpadnie. Wszystko w przyrodzie dąży do obniżenia energii. Powinowactwo elektronowe przyjmuje wartość mniejszą bądź niemal równą zero. Atom berylu nie wykazuje powinowactwa do elektronu. Nie chce się z nim łączyć. Przejdźmy do kolejnego atomu. Atom boru. Ma on 5 protonów w jądrze. A co za tym idzie? 5 elektronów na powłokach elektronowych. 2 na 1s, 2 na 2s i 1 na podpowłoce 2p. Elektron na ostatniej obsadzonej powłoce jest najdalej od jądra i nieopatrznie można by było uznać, że jest to taki sam przypadek jak powstały anion berylu. Jednak należy zauważyć, że jądro boru ma większy ładunek niż jądro berylu. Dzięki większemu ładunkowi jądra, utrzymanie ostatniego elektronu obsadzającego pod powłokę 2p, nie jest już niekorzystne dla układu. Gdybyśmy przyłączyli jeden elektron do obojętnego atomu boru, to konfiguracja elektronowa utworzonego jonu wyglądałaby następująco. Dwa elektrony na podpowłoce 1s, 2 na 2s i dwa elektrony na podpowłoce 2p. Na przyłączony elektron będą działać bardzo zbliżone siły, jak na elektron, który obsadzał podpowłokę 2p w obojętnym atomie. Skoro poprzednio taki stan był korzystny energetycznie, to teraz również będzie. Gdy do jednego mola atomów boru przyłączymy 1 mol elektronów, to z układu wydzieli się 20 kJ energii. Powinowactwo elektronowe atomu boru jest dodatnie.